nowym początku. Lost. Jest to serwer Avalon dalej, ale z nową postacią. Stwórz postać. Będziemy tym razem z nowym chłopcem przez pierwszą dziewczynką. Wbijajcie mnie. Będziemy chłopcem. Okej. Okay. Brązowe włosy. Dobra. Okej. Okay. Dobra, oczywiście nazwałem Krystian 003. Sorry za to na górze. Akt pierwszy, drzewo. Ferno. Uważaj, poszukiwaczu przygód. To twoja pierwsza misja. Skończ strajk w mieście Kowo. Sytuacja pokrasza się z każdym dniem i powoli przekształca się w wojnę. W tym chaosie muszą pojawić się bohaterowie. Pojawia się wróg, który próbuje cię powstrzymać. Odrodzenie drzewa Fedon może pogrążyć cały świat w chaosie. Czy jesteś gotów, aby podjąć się tej przygody? Teraz, to jest tylko pierwszy poziom. Słuchajcie. Oto zaczyna się historia młodego i wielkiego poszukiwacza. Witaj! Witam serdecznie, witam naszej nogi. Jestem mentor Mimi, założycielka wsi. Cieszę się, że cię widzę. Zajmuję się wszystkimi nowymi rekrutami i przedstawiam ich mieszkańcom wsi. Proszę, pośpiesz się, to nasza sytuacja się pogarsza. Na wschodnim wybrzeżu roi się od niebezpiecznych strzeżeń, których pochodzenie jest nieznane. Niektórzy mieszkańcy wierzą, że prześlizgnęły się przez szczelinę w przestrzeni. Opowiadam niechętnie tą długą inną historię, ale jestem pewna, że jesteś bardzo skoncentrowany, aby usłyszeć ją w całości. Będziemy ci towarzyszył w każdej kolejnej opowieści. Chętnie bym wam pomógł, ale czy to nie jest zbyt duże wyzwanie jak dla tak młodego poszukiwacza przygód jak ja? Każdy z nas ma szczególne moce i zdolności, które dopiero z czasem poznamy. Do tej pory nie miałeś możliwości jeszcze ich odkryć. Od teraz Nozville będzie ci pomagać. Każdy przy treningu twoich zdolności uczyć cię użycia twoich sił. Zaczynajmy walkę z rogami, może najpierw z najłatwiejszym. Dobra, jak to wygląda w sześciuteńko. Nowy początek, piąty odcinek. Tak, skasowałem moje konto. Ponieważ po prostu nowy początek. I zaczynamy tak naprawdę przygodę po raz kolejny. Upolaj młode złośniki. Młodego złośnika, ale tu chodzi o 5 małych złośników. Nie wiem, czy to jest młodych, a to jest mały. I czemu uwolnić złośnika, a nie małe złośniki. Chociaż, że no, ogólny, główny wątek serii się nie zmieni, czyli życie Marię. Ale tutaj zmieni się to, że wszystkie moje poczynania będę nagrywał, czyli nie gram poza kamerą. Chyba, że to będzie ekspienie. Nie wiem, ja raczej będę nagrywał ekspienie. I to właśnie będzie główny przewodnik tej serii, że po prostu będę nagrywał dla was wszystko, co robię w tej grze. Dobra, super, zakończyłeś. Pierwszą misję, nadszedł czas, byś otrzymał swoje wynagrodzenie.
Otwórz swoje okienko w misji, kliknij na wynagrodzenie. Potem kliknij na OK, aby otrzymać swoje wynagrodzenie. Okej, nagrody. Czekają cię kolejne przygody, które mogą wydawać się trudne, gdy nie skorzystasz z żadnej pomocy. Jak byłoby z osobą towarzyszącą, która towarzyszyłaby ci w twoich przygodach i wspierała cię w walce? Osobą towarzyszącą może być zwierzak, domowy partner. Dobrze wytrenowane i pielęgnowane zwierzątko będzie zawsze miało w stosunku do swojego właściciela. Złapmy dla siebie małe zwierzątko domowe. I to wszystko nie wygląda inaczej, ale... no właśnie, to kiedyś była... w innej wersji była ta gra. Właśnie, teraz nie mam żadnego czaka i przy nim, tylko jest tutaj. No, po co ty robisz? O! Gratuluję, złapałeś kurę, uważaj dobrze na swoje nowe zwierzątko domowe i nie lekceważ go. Przedstawię ci trochę bliżej zwierzęta domowe, żebyś zrozumiał, jak ważne są one dla nas. Dobra, poproszę, to jest zapuszczone, podążaj za strzałką, ale zanim to zrobię, tutaj mamy strój treningowy i sobie ten strój treningowy założę. A co będzie, gdy sobie to zdejmę? A, nic. Aha. Nawet goby w tej grze nie będę latał, więc dobrze, to bierzemy. Okej. Okay. Lecimy teraz ze strzałką i lecimy i zaraz już dolecimy. Przede wszystkim zwierzę domowe pomoże ci przy wypełnieniu twoich misji. Kreatury, które zatrzymały się wokół zwierzę, nie są szczególnie silne. To czyni je idealnymi celami treningowymi dla ciebie i twojego zwierzaka. Och, prawie bym zapomniała. Załóż na siebie kostium treningowy, zanim wyruszysz w drogę. To dla twojego własnego bezpieczeństwa. Zwyższony. Dobra, ostatnie ziarno i kończymy. Bito. Dobra, to przeczytamy w kolejnym odcinku, więc na razie i bye.